to zaczynam kolejną wycieczkę na kolejny szczyt Korony Gór Polskich. Jestem w Kotlinie Kłodzkiej pod masywem Śnieżnika w Kletnie. No i pierwszą górą dzisiaj będzie oczywiście sam Śnieżnik. Jest godzina 5:44, czyli zapowiada się długi dzień. Na zewnątrz jest minus 7 stopni. Skuszony wczorajszymi zdjęciami Krzysztofa, który biegał na śnieżnik z buta, zabrałem narty, no i szłapię powoli drogą, ale śniegu póki co strasznie mało. Minąłem już jaskinię niedźwiedzią, minąłem serpentynę na drodze i napieram. Niestety nade mną chyba wisi jakaś mgła. Choć kto wie, może i tym razem natura będzie łaskawa i da obejrzeć piękny widok ze śnieżnika. Jednak ta mgła, która wisiała nade mną, gdzieś opadła, zniknęła. Błękitne niebo tuż przed wschodem słońca. Na szczytu jeszcze kawałeczek, że może się okazać, że się spóźnię na wschód, ale wcale na niego nie liczyłem. Warunki śniegowe coraz lepsze. Jego śniegu po lesie już leży dość sporo. A jestem na przełęczy Śnieżnickiej. To schronisko zostało teoretycznie 20 minut, ale myślę, że troszeczkę szybciej będę przy schronisku. Jest trochę śniegu. Ależ jest pięknie.
śnieżnik zaliczony, właściwie cały czas na nartach. No, ostatnio jakieś 500 metrów musiałem zejść z buta. No i jadę pod następne dwie góry. Ruszam z miejscowości Bielice na kolejny szczyt, tym razem w górach Złotych na Kowadu. O, to jest Kowadu. Grzbiet graniczny osiągnięty. Jeszcze teraz kilka na szczyt Kowadła. Oj, powrót w drugą stronę w kierunku Góry Pialskich. Na szczycie Kowadła. Z Kowadła grzbietem granicznym, szlakiem żółtym, kawałeczek. Potem idziemy skrót do doliny i dalej szlakiem zielonym na Brudawiec w Górach Bialskich. Wariant na skróty. Dzień dobry. Dzień dobry. I kolejny raz na grzbiecie granicznym po pięknie przygotowanej trasie do narciarstwa biegowego na granicy państwa podążam w kierunku Rudawca. Już bliziutko. Kolejny szczyt Korony Gór Polskich osiągnięty. Rudawiec w Górach Bialskich. Szczyt bardzo niepozorny, zarośnięty, płaski, bardzo zaśnieżony. Kowadło i Rudawiec zaliczone. Widzimy właśnie do dolinki. Jeszcze kawałek do samochodu. I ruszam w dalszą drogę. Ostatnia góra na dzisiaj. Kopa Biskupia. W Górach Opawskich. Co kawałek w górach, które dzisiaj przemierzam, pojawia się taki obraz jakiegoś kataklizmu. Powalone drzewa, połamane, powyrywane. I to w rejonie Kowadła takie były i tutaj w Górach Opawskich również. Bardzo niefajnie to wygląda. Podejście na Kopę Biskupią Jarmołtówka jest coś zacne, właściwie cały czas pod górę. To jest grama oddechu, nic płaskiego. Niestety otoczenie brzydkie przez wiatrołomy. No i pogoda
też już nie taka jak rano, ale ten poranek na śnieżniku, za każde takie mglisto ponure popołudnie. Widzisz wieżę widokową na szczycie Kopy Biskupiej. Wieża w remoncie, z tego co wiem. Jeszcze chwila. Plan zrealizowany. 4 pasma górskie, 4 szczyty, 4 do Korony Gór Polskich. Zaczęło się na Śnieżniku, w masywie Śnieżnika. Potem było Kowadło w Górach Złotych. Rudawiec w Górach Bialskich. No i teraz jest Kopia Biskupia w Górach Opawskich. Zostaje zbieg i powrót do domu. Ale właściwie finał tuż przy samochodzie. Gleba, skurcze, ale chyba nie dziwne. Od rana na nogach, kilometrów troszeczkę zrobione. Ale jest okej, nic się nie stało. No to co będzie następne? W który rejon pojechać? Jaką górę zaliczyć jako kolejną? Zostało jeszcze 16 szczytów.